i wyścig się rozpoczął. Buzyrys i Forever Cool. Forever Cool na czele, na drugim miejscu Buzyrys, na trzeciej pozycji Grisette Meslois. Forever Cool wysuwa się na prowadzenie, jak cień za Forever Cool Grisette Meslois. Spokojnie kłusaki sobie śmigają, mają jeszcze do pokonania 2000 metrów. Forever Cool na drugiej pozycji Grisette Meslois. I tutaj nic się nie zmienia. Faworyt George Banks, trzeci od końca, kłusuje. Spokojnie Hubert Bagiński czeka na szansę ataku, ale to dopiero jeszcze ma czas na to. No jedzie tak, jak jeździ się we Francji. We Francji też tak naprawdę 1000 metrów przed celownikiem dochodzi do poważnych ataków. Hubert terminował we Francji, więc też jeździ tak jak we Francji. Czy uda mu się wygrać, to już niebawem. Na czele Forever Cool, na drugiej pozycji Grisette Meslois. Forever Cool, Grisette Meslois. Gamin de Bertrange na pozycji trzeciej. I za moment konie wejdą w zakręt. Do celownika zostało jeszcze 1200 metrów. Na czele Forever Cool, przy wewnętrznej dobrze Gobs, bardzo szeroko Fulem, szerzej także Grisette Meslois. Na trzecie miejsce przesunął się George Banks. No i teraz zacznie się tasowanie przed wyjściem na prostą finiszową. I już konie wychodzą na prostą finiszową. Część bardzo, bardzo szeroko jak Fulem, a tutaj przy wewnętrznej zyskał Gobs, ale zdaje mi się, że zagalopował. Galopuje też Grinder. No i środkiem toru George Banks. George Banks, George Banks. George Banks, 300 metrów do celownika. George Banks na prowadzeniu. George Banks próbuje go zaatakować. Gobs. George Banks, Gobs. George Banks, George Banks. Do celownika zostało 100 metrów. George Banks i Gobs. George Banks, Gobs. Tam jeszcze dobrze finiszuje Fulem, ale George Banks wygrywa na drugim miejscu. Fulem na trzeciej pozycji Gobs i na czwartym miejscu Buzyrys.